Festiwal Malta jest corocznym najważniejszym dla mnie wydarzeniem artystycznym i dla wielu moich znajomych artystów, którzy tutaj przyjeżdżają też często jako widzowie. Nigdy nie zapomnę koncertu Radiohead, nigdy nie zapomnę sprzed 2 lat spektaklu Czardziejska Góra w reżyserii Andrzeja Chyry ze zjawiskową muzyką Pawła Mykietyna, librettem Gosi Miszczuk i scenografią Bałki. Co ważne, Festiwal Malta nie tylko zaprasza artystów i ich dzieła, ale także często kreuje sytuacje artystyczne, często sponsoruje, płaci za to, zamawia. Tak było właśnie z Czardziejską Górą. I przykro mi się zrobiło, jak w tym roku się dowiedziałem, że festiwal może mieć kłopoty finansowe, ponieważ zostanie wstrzymana dawno, dawno temu obiecana dotacja. No, nie chcę wkręcać się tutaj jakoś w politykę. Wydaje mi się, że pan minister kultury i dziedzictwa narodowego raczej powinien wspierać takie płaszczyzny, na której spotykają się artyści i mówią różnym głosem, bo taką płaszczyzną jest Festiwal Malta i to jest istota sztuki. Mówienie z różnych stron, wspieranie się często, wymiana nawet właśnie spornych poglądów, światopoglądów, opinii, no ale to jest sztuka, na tym to polega, to musi iskrzyć. Stało się jak się stało, nie wiadomo czy festiwal będzie miał tę dotację, natomiast ja pomyślałem, że my artyści nie powinniśmy być gapami, że skoro urzędnicy, którzy powinni wspomagać kulturę, nie chcą nam pomóc, no to trudno, to my pomóżmy sobie sami. I stąd mój pomysł, żeby przekazać pracę, swoją pracę na wsparcie festiwalu, a także za chwilę potem narodził się pomysł, a może stwórzmy aukcję, może znajomi artyści, nieznajomi artyści, wszyscy, którym tak naprawdę zależy na tym, żeby Malta była i jest od 27 lat i żeby była następnych 27 lat, żebyśmy po prostu bez względu na sytuację polityczną, dzisiaj jest taka, jutro będzie taka, żebyśmy nie byli uzależnieni tak do końca od urzędników, też żeby ten festiwal zależał od nas. Stąd mój pomysł, żebyśmy przekazali jakieś swoje albo drobne prace artystyczne, albo przedmioty związane z naszą działalnością artystyczną, jak to w przypadku na przykład aktorów czy reżyserów, bo cóż oni mogą dać, czy kompozytor. Co może dać? Może dać kawałek partytury, ale może dać biuro, o którym pisał. Także krótko mówiąc, namawiam wszystkich, żebyśmy przekazali swoje prace i wspomogli Festiwal Malta w Poznaniu.